myślę, że kwadrans na pytania. Bardzo proszę. Jeśli można, chciałem uzupełnić pana profesora. Panie profesorze, poruszył pan sprawę Wacława Gąsiorowskiego. Bardzo ważną książką były Królobójcy. Więc ja czytałem Królobójców z okresu międzywojennego. Okazuje się, że w Rosji carskiej tylko trzech carów zmarło śmiercią naturalną. A tak to mordowali na lewo i na prawo. Jedna rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o odzyskanie niepodległości, to przecież Austriacy nam przeszkadzali. Chcieli przeciągnąć Ukraińców na swoją stronę, no i arcyksiążę austriacki stał się Wasylem Wyszywanym i potem w walce o Lwów, najpierw Ukraińcy zrobili zamach stanu 1 listopada 1919 roku, były doborowe oddziały siczowe, a Polaków nie było i zarzucają Piłsudskiemu, że Piłsudski w ogóle o Lwów nie chciał wojować, chciał oddać. Nie było wieku poborowym. Dzieci walczyły, starcy walczyli. Króciutko nawiążę do postaci Gąsiorowskiego, którą pan jeszcze raz podkreślił. Dzisiaj już może zapomniana, nie wiem, dzisiaj młodzież chyba już nie czyta Gąsiorowskiego. Ja jeszcze czytałem z wypiekami na twarzy, te zwłaszcza z epoki napoleońskiej książki. Trzeba je przypomnieć w takim momencie, dlatego że naprawdę jego powieści, bardzo popularne na początku XX wieku, budowały, można by powiedzieć, nie tyle orientację napoleońską, bo Napoleona nie było, ale orientację profrancuską czy prozachodnią. Dzisiaj, kiedy patrzymy na Francję przez pryzmat prezydenta Macrona i rozmaitych problemów, które Francja przeżywa, to rzeczywiście wydaje nam się to mało ważne, ale wtedy to było ważne. To wznawiało sympatię dla orientacji zachodniej i Gąsiorowski był bezpośrednio symbolem tej orientacji, bo on w 1914 roku formuje pierwszy jakby oddział Polski walczący u boku armii zachodniej, francuskiej, przeciwko Niemcom, tak zwany Legion Bajończyków. Wykrwawiony zresztą od razu w pierwszych bojach, ale zanim była armia Hallera, tak zwana Błękitna Armia sformowana pod patronatem Komitetu Narodowego Polskiego w drugiej połowie 18 roku u boku Francji i ona odegra ogromną rolę właśnie w wyzwoleniu Ukrainy zachodniej, jak mówią Ukraińcy, a my, jak mówimy, Małopolski wschodniej. Otóż zanim była Błękitna Armia, byli właśnie Bajończycy, był Gąsiorowski. Ten wybór orientacji zachodniej, no niezależnie od tego, jak dzisiaj na to patrzymy, wtedy był dla Polski bezcenny. Bo jednak państwa zachodnie wygrały pierwszą wojnę światową i to, że byliśmy związani z obozem zwycięzców, pomogło nam niewątpliwie. To przywiązanie czy tę orientację budował między innymi Gąsiorowski. A co do Lwowa, no rzeczywiście Austriacy świadomie skupili tam w końcu października 18 roku doborowe jednostki ukraińskie. Mieli już odpowiednie umowy, no to wynikało już zresztą z Brześcia, właśnie z pokoju brzeskiego z lutego 18 roku, że Galicja Wschodnia ma być ukraińska. Tak Ukraińcy to obiecali, znaczy Austriacy obiecali Ukraińcom. Natomiast no rzeczywiście nie było żadnego wojska polskiego wtedy. Tam było około 400 pełowiaków we Lwowie. Oni brali udział w tej walce. Oczywiście była Legia Akademicka, była młodzież, no tam było kilku takich 13-14-latków, jak ten Malcolm Morris, który szedł z pierwszą kadrową. Tam było wielu rzeczywiście uczniów w tej walce. No ale potem organizują już, kiedy organizuje się pobór w niepodległej Polsce, organizują się kolejne fale odsieczy prowadzone przez Karaszewicza Tokarzewskiego, a potem przez generała Rozwadowskiego, które ostatecznie doprowadzają do uwolnienia Lwowa z tego oblężenia. Mówił pan o legionach, o roli Piłsudskiego, natomiast zupełnie umknęła mi sprawa doborczyków, czyli tej armii polskiej na wschodzie. Mój dziadek był w tej armii, dlatego jest może to mi bliskie. Nie było nic o krechowiakach, którzy no, rozsławili się. To była nieduża bitwa, ale potem po prostu powstawało to wojsko polskie, do którego dążyli naprawdę w niesamowity sposób ludzie. To było około 20 tysięcy korpus liczył, więc to była duża siła. Że się dali rozbroić, to jest smutny
moment, ale rzeczywiście. No i potem tworzyło się to, Żeligowski na Kubaniu tworzył, prawda, a na Murmaniu, w Murmańsku Haller, tamtędy szły te niedobitki rozbrojone z tej armii. To chciałabym, żeby pan profesor może coś też opowiedział o tej roli tych Polaków na wschodzie. Bardzo dziękuję. To jest bardzo ważne przypomnienie i bez tego ta moja wypowiedź byłaby strasznie kaleka. Po prostu za dużo wątków jest, które chciałem poruszyć i które zasługują na poruszenie. Ten oczywiście należy do tych, które bezwzględnie trzeba przypomnieć. No skoro była orientacja antyniemiecka, trudno nazwać ją prorosyjską, ale na pewno antyniemiecka, to u boku armii rosyjskiej zaczęto przecież tworzyć także Legion, już w 1914 tak zwany Legion Pułaski. On uległ szybko rozbiciu w walkach zbrojnych toczonych od razu na początku wojny. Później przeformowano go w tak zwaną drużynę, czyli takie półochotnicze wojsko. A później następną większą formacją była pierwsza brygada strzelców pod dowództwem pułkownika Żeligowskiego, która tworzy się po stronie rosyjskiej jako formacja ochotnicza polska, walcząc przeciwko Niemcom. Zasadniczą zmianę przynosi tutaj oczywiście rewolucja w Rosji 1917, luty-marzec, tę rewolucję mam na myśli, kiedy umożliwiona zostaje legalna działalność kół patriotycznych polskich, w tym kół wojskowych. I tu z kolei kluczowe znaczenie ma zjazd w czerwcu 1917 roku w Piotrogrodzie, kiedy powstaje tak zwany Naczpol. A więc można powiedzieć taka struktura polityczno-wojskowa, która ma skupiać licznych przecież bardzo w armii rosyjskiej oficerów polskiego pochodzenia, Polaków, podoficerów, żołnierzy, którzy chcieliby walczyć w polskich formacjach. Istnieje taka możliwość, rząd tymczasowy się na to zgadza i tak powstaje pierwszy korpus na czele z generałem Józefem Dowbor-Mośnickim. To jest bardzo duża jednostka, ona ma duże znaczenie, bardzo praktyczne, podwójne, dla nas bardzo dobre, bo ratuje wiele dworów przed pogromami. Pamiętajmy, że polskość sięgała wtedy smoleńska. Polskość oczywiście szlachecka. Przysiłki chłopskie są przecież nad Berezyną, o czym przepięknie przypomniał Florian Czarnyszewicz w swojej epopei Nad Berezyńcy. Że nie uległy one od razu zagładzie, bolszewickim pogromem w 17 roku, to w dużym stopniu, czy w 18, zawdzięcza część z nich takiej ochronnej, opiekuńczej roli pierwszego korpusu generała Dowbor-Mośnickiego. No ale kiedy do władzy dochodzą bolszewicy, oczywiście paraliżują powstawanie kolejnych korpusów, bo powstał od razu drugi korpus formujący się na południu i zaczęto myśleć o formowaniu trzeciego korpusu polskiego. Do tego drugiego korpusu przebija się Józef Haller ze swoją, czy resztkami drugiej brygady, właśnie po pokoju brzeskim, tym, który Ukrainie oddał część ziem polskich, Chełmszczyznę i Podlasie. Wtedy Haller w lutym pod Rarańczą przebija się w lutym 18 roku na stronę rosyjską, łączy się z drugim korpusem i w maju 18 roku toczy swoją bitwę pod Kaniowem na początku maja z siłami niemieckimi, które wkraczają na Ukrainę wtedy, przejmują kontrolę nad Ukrainą. To jest jakby bardzo ważny symbolicznie moment, bo Polska staje się kombatantem, wzmacnia swoją rolę kombatanta sił antyniemieckich. Polskie, czysto polskie wojsko pod dowództwem Hallera toczy bitwę z wojskiem niemieckim pod Kaniowem w maju 17 roku. Haller odbywa podróż niemal dookoła świata, uciekając z pola tej bitwy po oczywiście nieuchronnej przegranej do Paryża, gdzie stanie na czele wspomnianej Błękitnej Armii. A generał Józef Dowbor-Mośnicki podejmuje po chwili wahania, po próbie dokonania przewrotu przez młodszych oficerów związanych z Piłsudskim. Tam między innymi był Ignacy Matuszewski. Decyduje się złożyć broń wobec olbrzymiej przewagi niemieckiej. Trudna decyzja, ale w istocie ratująca tych ludzi, tych żołnierzy dla sprawy polskiej. Oni dzięki temu mogli stanąć znów do walki o Polskę w roku 18 i 19, w 18 powstaniu wielkopolskim, w 19 i 20
wojnie o polskość na wschodzie. No oczywiście można by tak wymieniać kolejne formacje. Znów czuję się bardzo źle z tym, że nie wymieniam szereg nazwisk bardzo ważnych dla polskości, ale ogromnie jestem pani wdzięczny za przypomnienie tego bardzo ważnego rozdziału. Tu poza Żeligowskim, poza Muśnickim, no można by jeszcze Murmańczyków opisać, czyli to wojsko. Ale to o tym będzie jeszcze okazja mówić w czasie następnego spotkania, więc może przerwę. Dziękuję bardzo. Chodzi o następującą sprawę. Zmianie treści hymnu Napoleona. Kiedyś była nasza królowa, w tym momencie śpiewana w hymnie polskim. Filmując wejście pielgrzymek na Jasną Górę, szły pielgrzymki z różnych okolic miast. Wchodzili na błonia. Szło wojsko. Szła pielgrzymka wojskowa. Wszyscy przed wejściem uklęknęli. Oddali hołd królowej. Mnie popłynęły z oczu łzy. I my śpiewamy co na przykład Bonaparte, kiedy tam była nasza królowa. Czy nie warto by było przy zmianie konstytucji zmienić tych słów? Bo nie bardzo Bonaparte nam dał ten przykład. Dziękuję. Jest taka wspaniała audycja, jeśli państwo czasem moglibyście skorzystać z takiej formy, no, że tak powiem, zetknięcia się z historią, jak wejście na stronę Radia Wolna Europa. Jest taka strona internetowa, Głosy Historii, chyba jakoś tak, nie potrafię dokładnego adresu podać, ale przez Radio Wolna Europa państwo to mogą, że tak powiem, wygooglować. I tam wśród rozmaitych audycji dostępnych, głosów historycznych osób, które wypowiadały się na falach tego radia, jest fenomenalna audycja chyba z 71 roku, jakby reportaż nakręcona przez jednego z radiowców Radia Wolna Europa, jakby reportaż z Reggio d'Emilia z lipca 1797 roku. Jak się zrodził ten hymn? Jakby tam był dziennikarz? No to pokazuje przecież wtedy, 27-letni generał Bonaparte po prostu zadziwił tych chłopców z Polski, że nagle ktoś może bić austriackiego cesarza, może bić zaborcę. Bonaparte ma wtedy 27 lat. To nie jest jeszcze ten, co wysłał na Santo Domingo Polaków. To nie jest ten satrapa trzymający w szachu, brutalnie traktujący całą Europę. To jest młodziutki generał, który zadziwił tym, że można bić zaborcę polskiego. Myśmy tego nie potrafili, a tu jakiś 27-latek pobił Austriaków. I to o nim śpiewamy w tym hymnie. O tym, że on przywrócił nadzieję Polakom, że można pobić zaborców. Dał nam przykład Bonaparte, ten Bonaparte z 1797 roku. Wiem, że potem my to filtrujemy przez pryzmat kolejnych doświadczeń, wiedzy o tym, co zrobił Bonaparte, wątpliwości, czy to było dobre dla Polski. No ale to wrosło do naszej historii i tradycji. Ja najbardziej bym chciał, żeby hymnem Polski była Bogu Rodzica, jak była na początku, bo to jest najgłębszy, najpiękniejszy tekst z tych, które wiążemy z hymnami Polski. Ale pewnie się to nie da zrobić. Nie wiem, czy inni by to zaakceptowali. Więc myślę, że poruszył pan bardzo ważny temat, ale obawiam się, że większość chyba społeczeństwa zaryzykuje taką patriotyczna większość społeczeństwa chyba nie podzielałaby pana zdania. Nie wiem, no to trzeba byłoby zadać pytanie. Pierwszy chciałabym wspomnieć o Polakach, wśród nich z kolei mój dziadek się znalazł w gronie osób, które przybyły, zanim jeszcze Bajończycy byli we Francji, wraz z pierwszymi statkami marines amerykańskich w 14 roku. Była taka grupa Polaków, która wówczas do armii amerykańskiej wstąpiła w Stanach Zjednoczonych i przeprawiła się, oczywiście poniosła, właściwie została całkowicie rozgromiona i wówczas atak ipyrytowy słynny, który zabił około 1 000 000 osób we Francji, to także były ofiary wśród tego grona Polaków, albo też bardzo silnie wówczas doświadczonych zdrowotnie po tym ataku. Niemniej chciałabym wspomnieć o tej grupie, która zanim zostało oficjalne wezwanie Polaków amerykańskich do tego, ażeby wstępować do armii i przeprawiać się już po wypowiedzeniu wojny, prawda, przez wszystkie państwa, to grono także tutaj naszych bohaterskich Polaków
dołączyło do Amerykanów. To pierwsza sprawa. A druga, może warto by było przypomnieć zapoznaną nieco placówkę w Warszawskich Łazienkach, która ma znakomite zbiory związane z postacią właśnie Paderewskiego i Polonii, która wówczas przeprawiła się do Europy, ażeby walczyć u boku Antanty. Wydaje się, że ta placówka nieco uśpiona jest, a warto by było może poprzez nagłaśnianie jej istnienia zachęcić dyrekcję do bardziej zmasowanej akcji patriotycznej, szczególnie, że w tej chwili Polonia bardzo mocno się budzi i myślę, że oni także mogą wespół z Senatem, który wsparł naszą Akademię Polskości, także przystąpić do nieco silniejszej ofensywy, do odzyskania pamięci, prawda? I o tej placówce, i o jej zbiorach, i o tym, że za tym stoi cała masa Polonii i ich bohaterskie świadectwo. A to jest Muzeum Paderewskiego i Polonii, które się znajduje w pałacyku w środku łazienek. Wchodząc Państwo od strony Agrykoli, po prawej stronie macie przepiękny obiekt muzealny i warto tam zaglądać. No, całym wysiłku emigracji, głównie tej amerykańsko-kanadyjskiej, trzeba byłoby dużo powiedzieć. Są książki, między innymi polecam książkę pani Haliny Florkowskiej-Francicz na ten temat, ale myślę, że trzeba jednak powiedzieć, że emigracja była podzielona. Ten patriotyczny wysiłek, tak jak tu, był podzielony. Była część ruchu związana z orientacją, no nazwijmy to Piłsudskiego, skupiona w Komitecie Odrodzenia Narodowego w KONIE, gdzie inżynier Hausner był takim liderem. I ona dawała bardzo dużo pieniędzy, no ochotników nie mogła dawać, bo była blokada morska państw centralnych, ale pieniędzy na to, żeby wesprzeć ruch legionowy, żeby wesprzeć ludność cierpiącą, że tak powiem, niedostatek, głód bardzo duży tutaj pod okupacją austriacką, czy w samej Austrii, czy w Niemczech, polską ludność. No a z drugiej strony były te komitety, których symbolem stał się Paderewski. On dał blisko 300 koncertów, wieców zorganizował, żeby pobudzić tę proaliancką część Polonii, która okazała się mieć historyczną rację, bo wygrała ta strona. I tacy właśnie ochotnicy, dopóki Stany Zjednoczone nie przystąpiły do wojny, a stało się dopiero wiosną 17 roku, to wcześniej na ochotnika, tak jak rozumiem przodkowie, jechali do Francji walczyć bezpośrednio przeciwko Niemcom, walczyć o niepodległość Polski i wykrwawiali się w tych walkach w dobrej oczywiście intencji. Takim symbolem bardzo wzruszającym w Nowym Świecie tego wysiłku jest cmentarzyk nad Niagarą. Jeśli kiedykolwiek będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć ten jeden z cudów natury, to tuż obok w miasteczku Niagara jest właśnie cmentarzyk polskich ochotników, Halerczyków, którzy nie zdążyli stamtąd wyjechać wskutek chorób zakaźnych, wskutek śmierci naturalnej z obozu tam szkoleniowego zorganizowanego nad Niagarą w 1918-19 roku. To jedno z tych świadectw właśnie wysiłku Polaków, no można powiedzieć całego świata, z tej emigracji właśnie, o której wspomniałem. Ta emigracja, która obudziła patriotyzm. Chciałem też uzupełnić. Pan profesor mówił o właśnie Halerze, ale po szarży podrażańczą i po klęsce pod Kaniowem Haler uciekł do bolszewickiego Kijowa i tam znalazł schronienie w tak zwanym szpitalu dla chorych na tyfus. To nie był żaden szpital. To był punkt zborny oficerów, który prowadziła Leokadia Szymańska, ciotka mojej teściowej. Zbieram materiały, no właściwie już nie mam zbyt dużego pola manewru, bo teściowa nie żyje. Osoby, które znali ją, też nie żyją. Nie wiem, ile mi się uda. Mam zdjęcia, syn ma zdjęcia. Jeszcze tam dalsza rodzina jest. Jeśli się coś uda, no to może coś się opublikuje. No w każdym razie w pamiętnikach Halera nie ma tego. Dziękuję. Myślę, że to bardzo piękne zakończenie tego dzisiejszego spotkania, bo ono pokazuje, że mamy powody do wdzięcznej pamięci dla milionów osób, które budowały tamtą niepodległość
Piłsudski, Dmowski, Witos, Wyspiański, Sienkiewicz są bardzo ważnymi symbolami, ale za tymi symbolami poszły miliony ludzi, dzięki którym niepodległość była i walczyli w Legionach, u Dowbora, u Bajończyków w armii francuskiej, albo przymusowo walczyli w armii niemieckiej, austriackiej, a chcieli służyć Polsce i ostatecznie mogli jej służyć w roku 1918, kiedy ona stanęła, kiedy została odbudowana. To jest wielkie błogosławieństwo tamtego roku. To było, jak mówił wspomniany przeze mnie Henryk Wereszycki, znakomity polski historyk, najszczęśliwsze polskie pokolenie, które nie tylko walczyło o niepodległość, ale ją odzyskało. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo, bardzo dziękujemy Panie Profesorze za wspaniały wykład i za pobudzenie naszej też rodzinnej i domowej pamięci, o co zawsze Pan apeluje, więc za to także dziękujemy. Myślę, że każdy z nas jakieś doświadczenia takie w rodzinie swojej pewnie ma, więc przywołajmy je, rozmawiając z młodym pokoleniem teraz o tym. Pięknie dziękujemy raz jeszcze za przyjazd do mnie.